Witajcie, ja jestem Nigrum, a oto przed Wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w God of War Ragnarok, dodatek Valhalla. Kontynuujemy naszą podróż, musimy wrócić do pomieszczenia, w którym ostatnio nam się nie udało niestety. Teraz będziemy musieli zrobić coś innego, zobaczymy czy będzie to dokładnie takie same pomieszczenie. Mamy teraz różne drzwi z różnymi symbolami, możemy sobie wybierać do których się udamy. Wcześniej mieliśmy tylko jedno przejście. Te przejście przywróci nam zdrowie, przywróci nam szał, przywróci takie podstawowe wartości, a to zapewni nam zasoby. Wolę zasoby. O, mamy 7 w ogóle takich drzwi, których musimy wybrać. Doskonale, od razu zaczynamy. Od mocnych wrażeń. Dawać. Jakieś wazy, jakieś surowce. Nie ma, nie ma nic. Tutaj już byliśmy. Ta arena się powtórzyła. Dobra, nie ma chyba żadnych waz do rozbicia. Nic. Zazwyczaj zauważyłam, że te wazy bardziej są w miejscach takich eksploracyjnych i z dialogami, kiedy mamy możliwość porozmawiania z Mimirem. A kiedy musimy walczyć, to bardziej mamy właśnie skrzynię i przejście dalej. Okej, 200 sztuk ulotnego echa, pięknie. O to chodziło. Jedne drzwi. Żadnego wyboru na razie, dobra. No i proszę bardzo, sanktuarium Asgardu. If Valhalla keeps pulling it out of your head, it must have some significance to you. Could it be that the idea of being loved and respected is a fair mite better than the alternative? Now hear me out. And it's not as though I'm the smartest man alive or anything. But don't you think joining Freya's council could put you in a position to walk that path? To earn that path? Well, that would be a poor reason to accept. Ambition is poison. Dobra, tu już mamy jakieś wazy. Mamy jedne drzwi, które doprowadzą nas do wyboru jakiejś umiejętności do broni. Na razie te wszystkie skrzynie są zablokowane. Wszystkie legendarne skrzynie, te zwykłe skrzynie. Poczekajcie, niepotrzebnie. Tak, schodziłam. O nie, tu się przedostać nie przedostanę. Dobra, mamy jedne drzwi, ale chcę zobaczyć te drugie jeszcze. Okej, jedne są z bronią, a drugie... Takie coś. Glif runicznego ataku. Specjalne umiejętności przypisane do broni, które po użyciu muszą się przez pewien czas ładować. Albo glif broni, premie do konkretnych rodzajów broni i umiejętności. A może ten runiczny atak weźmiemy? Jeżeli to jest to, ale to wygląda na to, że to jest to. Tak, to jest to. No dobra, to weźmiemy to. Ale jeszcze sprawdzimy sobie tutaj. Orzeźwienie magii. Ataki wręcz dają małą, zależną od szczęścia, szansę na częściowe odświeżenie czasu odnowienia runicznych ataków aktualnie używanej broni. No
No nie, ten cooldown jest malutki akurat w tym przypadku. 86 sekund, nie jest aż tak źle. Więc tam i tak szczęścia za dużo nie mam, więc ulepszymy sobie Show Fury. Będą lepsze obrażenia. Weźmiemy sobie atak runiczny, może coś nowego będziemy mieć. Normalnie te pierwsze drzwi bym wybrała, ale... Well, that's a neat trick. That's quite a new power Valhalla's conjured for you. That sword isn't something full of terrible memories, I hope. What do you think? Oh, ale fajnie, że Mimir nawiązał do tej umiejętności. No tak, bo Mimir właśnie nie widział tego miecza. Po raz pierwszy wykorzystaliśmy ten miecz. Kurczę, przecież wtedy był Helios. A Mimir nie widział tej umiejętności. Wow, skomentował ją. To jest fajne. Dobra, co my tu mamy? No, nowy, ale tylko do ostrzy. Nie mamy do czegoś innego. No dobra, nemejskie zmiażdżenie bądź wybuch Atlasa. Nemejskie zmiażdżenie to jest to. No i to jest ciężki runiczny atak, mocny runiczny atak. O, obrażenia, tu jest większe podpalenie, tam jest trochę ogłuszenia, wybuch Atlasa. O, wybuch Atlasa to jest coś, z czego ja też korzystałam, on był bardzo fajny. 279 tylko cooldownu. Ale dobra, weźmiemy sobie, bo ja uwielbiałam ten runiczny atak, on był bardzo fajny, nie? Kryształek zdrowia, weźmiemy. No i chyba żadnych więcej was do rozbicia. O kurczę, Mimir skomentował te ostrze, ten miecz. To było piękne, nie? Dobra, idziemy dalej. Wow, czaszka. Może jakiś boss. Kto wie. Pachnie bossem. Albo wybrańcem, no właśnie, wybraniec. Dobra, mamy wybrańca Valhalla. To nie boss, to był wybraniec Valhalla. Ale zaraz po tym może być boss. Ostatnim razem tak było, nie? A Mimir powiedział, jeszcze jeden, mamy go. Jeszcze jeden. Oj, czyli chyba najpierw wybraniec. Mieliśmy Wivernę. Piekące podpalenie, glif broni. Zwiększa obrażenia zadawane wrogom od efektu podpalenia albo znacznie zwiększa siłę umiejętności szał chaosu. Też fajnie, ale aż tak często tego nie wykorzystuję. Ale zwiększa obrażenia od podpalenia, bo szybko dość podpalamy, więc weźmiemy to. No i wchodzimy. Czyżby boss? Nie. Ale ostatnim razem tak było. Sanktuarium Vanaheimu. Okej, teraz nam się ścieżka odblokowała w tym piasku. No dobra, ciekawe czy wrócimy do tamtej sali.
Fajnie by było, nie? Jak teraz postąpimy? Co zrobimy? O, tu jeszcze mamy. Dobra, wybuch Atlasa albo glify, wykorzystanie trucizny, ataki wręcz zadają zwiększone obrażenia. Ja chcę te ulepszenia Atlasa, bo Szał Furii jest już ulepszony, ma piękne obrażenia. Dobra, myślę, że starczy. Jest idealnie, nie? Dobra, żadnych was tutaj nie ma, niestety. Szkoda. Wszystko zablokowane. Dalej. Może jak przejdziemy tę próbę w tych piaskach. W tych piaskach to. O, ho, 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 Dreki, mamy bossa! Mieliśmy bossa, okej. Okay. Wiem, że Mimir czuje się winny szkód, jakie spowodowało sprowadzenie Dreki do Svartalfheimu. Na mnie wycisnęło to na tyle silne piętno, że to poczucie winy towarzyszy mi też w Walhali. Bez ciebie walka jest trudniejsza, ale najbardziej brakuje mi tego, jak wspólnie wykończaliśmy bestię. No to było bardzo fajne w Ragnaroku. Ta współpraca, jak wspólnie wykończaliśmy bestię. Zobaczmy, co to będzie. Otwórz, a otrzymasz nagrody w postaci reliktów. Co to jest? Co my tu dostajemy? A rękojeści, okej, okay. Nawet nie wiedziałam, że takie cuda tutaj mamy, że dodali też rękojeści, ładunki reliktu. Relikty w Walhali mają niezwykle krótkie czasy odnowienia, ale liczba ich ładunków jest ograniczona. Aby aktywować relikt, wciśnij L1 plus kółko. To pamiętamy, mieliśmy te relikty, mieliśmy talizmany, mieliśmy właśnie te działania tych rękojeści. To wszystko było w standardowej grze, ale nie spodziewałam się, że będzie to też tutaj. Myślałam, że tylko standardowe bronie. Możesz zdecydować się na ładowanie przy tablicy próby. O, też fajnie. Uderz w ziemię, by wywołać wybuch trucizny Seidr, który pozostawi po sobie pole zadające obrażenia. Też fajna sprawa, korzystałam chyba z tego. Rękojeść Angurvadala. Poślij przed siebie trzy fale światła, które zadają znacznie zwiększone obrażenia. Może tą falę światła, bo jak trafimy na trujących przeciwników, albo na takich, którzy będą, wiecie, odporni na truciznę, w jakimś nawet stopniu, to trucizna nam za bardzo nie pomoże. Fajnie, mieliśmy drugiego bossa, Dreki. Tu mamy odnowienie. Uzyskanie szału. Natychmiast przywraca Kratosowi znaczną ilość szału, albo błogosławieństwo dobrobytu, siła i szczęście. Może tą siłę i szczęście podboostujemy sobie. Statystyki, czemu nie? Kurczę, tutaj naprawdę można bardzo dużo, przynajmniej u mnie, przynajmniej to, co ja zauważyłam, można bardzo dużo pakować w szczęście. Bardzo dużo jest umiejętności i bardzo dużo jest zależnych od szczęścia, naprawdę. O, I see now. They must keep the primordial realms up here on the top shelf. Muspelheim, sanktuarium Muspelheimu. Getting back to that image of you on the screen. I'll grant you ambition can be a poisonous motive. But your ambitions are only to help people, not for your own glory, right? Make the world a better, safer place. I think maybe that image of you is symbolic of your desire to walk a righteous path. Valhalla's little signpost. You are sure accepting Freya's offer is the right thing for me, or for the realms? I think we are here to make sure about that, one way or the other. O, zwiększone obrażenia bazowe, ale kurczę, nic nie mam. Ornament Muspelheimu też by się przydało, fajnie by było. No dobra, jeszcze poszukam was, może coś jeszcze będzie. I coś się rozbije. Trzeba się rozglądać. O, są wazy. O, Muspelheim. Ładnie. Dobra, 151. No tutaj nie byliśmy, znaczy w podstawowej grze byliśmy, ale w Walhali tutaj.
Kurczę, ja szukam was. Jak coś to zrobi cięcie, żeby się wrócić tam. Mamy taką długą przeprawę teraz, ale... Chcę jeszcze coś znaleźć, bo może jeszcze wykorzystam to. Oj, przeciwnicy. Ale z przeciwników też leci ulotne echo, także to jest super, nie? Kurde, no i tu mamy drzwi. No dobra, mi i tak tam by nic, na nic nie starczyło, więc idziemy dalej, no. Nie starczyłoby mi na nic, nie? Ah, we're up by those statues now. Judges, did you say? Perhaps the higher planes of Valhalla correspond to the deepest reaches of your memory. Znowu te posągi. No dobra. Idziemy dalej. Przy tych posągach już byliśmy i o, tutaj też już byliśmy. No i wracamy teraz i prawdopodobnie wrócimy na tę salę. Tam, gdzie mało Mimira nie spaliliśmy żywcem. Hello, me again. If I must carry you, make yourself useful. Say what you see in battle. Aye, aye, asshole. Okej, znowu Helios. Okej, czyli to się zmienia. Wow, patrzcie na to. Koszt? Zaraz, zaraz, czy ja mogę to otworzyć, czy nie? Jak trafiamy tutaj do przeszłości, do wspomnień Kratosa, to mamy Heliosa. A normalnie mamy Mimira. Dobra. Wszystkie wazy. Zaraz zobaczymy, czy ja te skrzynie mogę otworzyć. No, żeby Helios tam pomagał faktycznie w walce, nie? Żeby tylko nas tutaj nie zwodził. Patrzcie na to, no, czyli jednak nie otworzę tej skrzyni, muszę poświęcić echo, żeby otworzyć. Złoty glif, a tu byśmy dostali 250, a tu było 500, no to ja ani tego nie otworzę. A tu byłaby po prostu jakaś rękojeść, jakiś relikt. No dobra, ani tego, ani tego. Nie wiem, czy ja tutaj się wrócę do tych skrzyni, czy te skrzynie tu jeszcze będą. W razie czego mamy jeszcze kamień. Ale wiecie, co ja mogę zrobić? Wykorzystać właśnie te ulotne echo na tutaj na jakieś właśnie ulepszenia. Właśnie, możemy ulepszyć wybuch Atlasa albo glify, szalejące spustoszenie. Szybkość zyskiwania szału podczas atakowania wrogów będących pod wpływem negatywnych efektów przy pomocy ataków runicznych. No, jedną rzecz, relikt, no nie. Nie wiem, czy tam te skrzynie będą, więc wolę sobie ulepszyć. Wybuch Atlasa sam w sobie jest mocny, więc szalejące spustoszenie wezmę. Szybkość zyskiwania szału, więc szał będzie mi się ładować, jak będę podpalać przeciwników, a w te podpalenie już mocno zainwestowaliśmy. Watching you think? What a thrill. No nie, już nic więcej nie zrobimy. Dobra, nic nie będę uzupełniać. Idziemy. Lepiej tak niż nie zainwestować w nic, nie? They locked you out. Guess we better poke around the old neighborhood. See what sort of acquaintances are looking to reconnect. O kurczę. Ciekawe, pokonaj wybrańców w Valhalla i tu się otworzyło nam przejście. Ej, to może jeszcze nazbieramy. Dobra, no nie wiedziałam, czy my to nazbieramy, czy nie. Uuu, wyzwanie czasowe. Trzech wybrańców w Valhalla. Jeszcze Helios powiedział, może ktoś się chce reconnect, nie? Możliwe, że... może kogoś będziemy mieli tutaj ze starszych gier. Wyzwanie na czas. Poziom trudności walki będzie wzrastał wraz z osiąganiem kolejnych etapów na liczniku czasu. Licznik czasu zatrzyma się z chwilą powrotu do piasków do stąpienia. Też ciekawa sprawa. Okej, ale to ja muszę trzech wybrańców pokonać jednocześnie. Dobra, idziemy pierwsze w lewo, nie?
trzech wybrańców jednocześnie, czy jednego? Średnio wyzwany. Okej, okay, nagroda specjalna. Czas nie leci. Ciekawa jestem, czy ten czas był na pokonanie tylko tych tutaj, czy na pokonanie wszystkich trzech. Palące ostrza znacznie zwiększa siłę umiejętności palące powalenie i spalona ziemia albo statystyki. Zobaczmy. O nie, to jest to. No ja tego tak nie używam za bardzo, bo to długo, długo się robi, nie? Siła runy, witalność. Niech będzie. Nie, czas leci dalej. Cholera. Friendly reminder. Your foes are getting stronger the longer you fiddle around. Okej, stają się silniejsi, im dłużej tu jesteśmy. Wytrzymały pęd znacznie zmniejsza utratę poziomu naładowania wiecznej zmarzliny, unicestwienia lub wiru wodnego przy otrzymaniu obrażeń. Trafienie ogłuszonych wrogów wywołuje fale uderzeniowe, daje szansę na kumulatywne zwiększenie siły. O, bierzemy. Dobra, tu nie ma czasu za bardzo na rozbijanie tych, wiecie. Kurczę. Oj. Okej, okay, dobra, czyli nie, czyli czas się teraz, słuchajcie, czas leci od nowa, dobra, dobrze, że jak wybieramy sobie coś, to możemy się zatrzymać, czas nie leci. Czas leci od nowa, ale jest wyższy poziom trudności, przeciwnicy są silniejsi. Nawałnica Njorda, runiczny atak, albo błogosławieństwo obrony. Nawałnicę Njorda wykorzystywałam, ona była bardzo fajna, więc weźmy ją sobie. A bardzo tu nie ma czasu się rozglądać za... Ale dobra, trzech musimy. O, jest, idealnie. Okej, okay, mamy to. Dobra, elegancko. Ciekawe, czy mogę wrócić tam na tamte areny, bo zrobiłabym cięcie i porozbijałabym po prostu wszystkie te wazy, żeby zdobyć więcej tego echa, nie? Pchnięcie 1000 żołnierzy albo wzmocniony zasięg. To pchnięcie to był
Draupnir. Weźmiemy sobie. O, to jest atak runiczny. Ale pokonaliśmy ich już. Tak, pokonaliśmy ich i możemy wrócić. Dobra, to ja się wrócę i porozbijam wazy. Także zrobię już to poza nagraniem. Znalazłam kolejną szczelinę. Słuchajcie, jest ich więcej. Zawalczymy? Dobra, to jeszcze będą jakieś nagrody, nie? O, podczas zwykłych ataków i korzystania z umiejętności Kratos otrzymuje mniejsze obrażenia i ma zwiększoną odporność na wytrącenie z równowagi. Bierzemy. Już fioletowy pasek się robi. Dobra, to ja jeszcze pozbieram to, co się da z tych was i wracamy tam. Ale jeszcze jedna szczelina jest. Kurczę, jeszcze ją znalazłam. Bierzemy. Dobra, mamy to. Fortyfikacja. Kurczę, ekstra rzeczy. No, ekstra nagrody jeszcze możemy zdobyć, nie? Zmniejsza obrażenia otrzymywane podczas prób blokowania ataków, których nie da się zablokować, oraz ataków od tyłu. Super. Fortyfikacja. Przytrzymanie L1 przez kilka sekund spowoduje znaczne zwiększenie efektu ogłuszenia po następnym udanym bloku lub dwukrotnie. O, bierzemy fortyfikację. Dobra, wróciłam tutaj. Zobaczmy, czy otworzymy skrzynię. Otwórzmy tą za 500. Don't hurry up and make a decision on my account. Otworzymy obie elegancko, no. Zmiana możemy tylko zmienić relikt. Nie możemy sobie na przykład wziąć dwóch reliktów i później sobie ich zmieniać gdzieś na przykład tam w menu czy coś. Wezwanie mocy Gnira. Wyzwól falę uderzeniową, która dołoży na otaczających cię wrogów mocny efekt ogłuszenia. Zakrzywiaj czas i przestrzeń, tworząc zwichrowanie czasu. Przekuj niedolę Mimira w broń zdolną wywołać bifrostowy wybuch, który dosięgnie pobliskich wrogów. Może bifrostowy wybuch. 7 ładunków aż. Bierzemy to. Bo te ładunki mają ograniczoną właśnie ilość, jest limit, nie? Biegłość wymaga ofiary. Złoty glif. Ale się obłowiliśmy ładnie dzisiaj. Kurczę, ile ulepszeń, ile rzeczy zdobyliśmy. Wykonanie w krótkich odstępach czasu runicznych ataków trzema różnymi broniami daje premię w postaci zwiększonej odporności na wytrącenie z równowagi oraz tworzy bifrostową nawałnicę. Czyli trzeba by było zmieniać bronię. Skupienie na uzbrojeniu. Ciosy zadane mroźnym przebudzeniem i ognistym biczem. Trójkąt R1 mają szansę zależną od szczęścia. Średnią szansę na zapewnienie błogosławieństwa run. To nie, to weźmiemy to. Runiczna nawałnica. Bo też zmieniamy bronię. No dobra. Także myślę, że wejdziemy tu. Na koniec odcinka i zobaczymy, co się wydarzy. Uff. Heading back to the cage, are we? I guess Valhalla is giving you a second chance. Dobra, trzeba porozbijać to wszystko. Naprawdę bardzo dużo tego dodatkowego echa idzie zebrać, jak się rozbija te urny. Te wszystkie te wazy. Urny, wazy.
naprawdę sporo. Może to nie są jakieś kolosalne ilości. Harpie! Mamy nowych przeciwników. No nie było harpii, nie? Harpie, służebnice Aresta były plagą mojej ojczyzny. Siewczynie chaosu znane ze swojej niegodziwości i niszczycielskiej natury. Żałuję, że o nich nie zapomniałem, bo wtedy nie nękałyby mnie tutaj, w Valhalla. What are you planning to do this time, Kratos? Wait, no, don't tell me. The suspense is honestly the only thing keeping me awake back here. O, nie mogę się wspiąć. Coś jeszcze? Wow! Here's a radical thought for you. Maybe it only counts as a sacrifice if you give up someone you value. I think we all Why it's not you? O kurde! Cyclops. You'll never guess their weak spot. Cyclops. O kurczę, Cyklop. I to jest ten przeciwnik z tego zwiastunu, który był pokazywany, nie? Greccy wrogowie mogą osłabiać spartański szał. Zaatakuj przywiązanego wroga odpowiednią bronią, zanim szał przepadnie. O kurde, to coś nowego, nie? Odpowiednią bronią. Tak jest. O, nieumarły legionista się zaktualizował. Cyklop, te jednookie stworzenia były niegdyś spokojniejszymi pasterzami owiec i żyły samotnie na wyspach mojej ojczyzny. Podczas pierwszej tytanomachii zostały zniewolone i zmuszone do walki. Wkrótce potem praktyka wykorzystywania tych potężnych istot w walce stała się nader powszechna. Wow. No i pięknie. Pokonali. Dobra, słuchajcie, zakończymy sobie w tym miejscu odcinek, a następny będziemy kontynuować od tego miejsca. Zobaczymy, co kryje się za tą bramą. Tam chyba jest ta pułapka, w którą wsadziliśmy Mimira. Zobaczymy, co będzie się tam działo, co zrobimy, czy uda nam się to jakoś przejść. Zobaczymy. No, ja mam powoli wrażenie, że może być, wiecie, podobna sytuacja, ale coś innego zrobimy, że podobna sytuacja, głowa Heliosa zamieni się znowu w głowę Mimira. Nie mam pojęcia, czy tak będzie, ale no coś przeczuwam. Zobaczymy. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Bardzo fajna sprawa. Podobne to było do tych prób, powiedzmy, w Niflheimie, w God of Warze. Bardzo podobne, naprawdę. Z tymi szczelinami, z tymi potworami i z tym graniem właśnie na czas. To było fajne, naprawdę fajne i te skrzynie do otwarcia później, super, super sprawa. Cyklop mnie naprawdę zaskoczył, nie spodziewałam się go tutaj w tym miejscu, spodziewałam się go jakoś później, ale wiedziałam, że będzie, bo widziałam go na zwiastunach. Walczy się z nim tak jak z ogrem.
Także bardzo fajnie. Dziękuję za oglądanie, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. Pa, pa!